w mieście i to nie tylko tak dużym jak Legnica, ale mniejszych też są przecież liderzy, jest mnóstwo liderów, jest mnóstwo ludzi i to nie tylko młodych, którzy mają fantastyczne pomysły, mają swoje wizje, natomiast brak im kompetencji, czyli takiej pomocy, nie wiedzą jak coś zorganizować, nie wiedzą jak to powinno wyglądać od strony administracyjnej, a przede wszystkim bazy materiałów, zaplecza, więc to jest wspaniale, że oni mogą się zgłosić do instytucji i nie ukrywajmy tutaj, do nas przychodzą tacy ludzie, którzy mówią, że mają pomysł, ale potrzebują pomocy, żeby go zrealizować. Przyjechałyśmy z takim pomysłem wywodzącym się od dzieci, samych dzieci. To ich jest pomysł, żeby zrobić taką kulturę może bardziej europejską, czyli stworzyć coś takiego pod taniec, pod może musical, ale wciągnąć to w wioski, ponieważ dzieci chodzą do szkoły i to od nich pozyskaliśmy i mają w klasie kolegę, koleżankę, która jest z miejscowości obok, ale nie mogą się razem bawić i współpracować. Większość młodzieży właśnie uczęszcza u nas na zespół taneczny, który działa właśnie przy Przędkowskim Ośrodku Kultury i to właśnie to, no, to te dzieci właśnie wyszły z tą inicjatywą, żeby uderzyć dalej, szerzej, żeby pokazać im, ile to sprawia przyjemności, ile można się nauczyć poprzez taniec, poprzez te właśnie zajęcia, warsztaty. To same dzieci będą projektować stroje do tych muzykali, które sami stworzą, tworzyć scenografię, stworzyć oczywiście z pomocą również rodziców tych dzieci. Chciałabym pracować z młodzieżą i z dźwiękiem i zrobić pejzaże dźwiękowe miasta i mniejszych miejscowości wokół Kamiennej Góry. W tym uchwycić niezwykłą jakby tą dźwiękową przestrzeń, czyli florę, faunę w dźwięku, a nie w obrazie, taka inna sztuka performatywna. Do tego zaangażuję młodzież z liceum, która zajmuje się dźwiękiem i edycją dźwięku już troszeczkę. No i chcę to robić z młodzieżą i z dzieciakami. I na koniec chciałabym, żeby nasz projekt był pokazany na dużym festiwalu muzycznym jako właśnie taka wystawa, tylko wystawa dźwiękowa, wystawa oparta na dźwięku. W trakcie dzisiejszego spotkania kwalifikacyjnego do projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku przeprowadziliśmy dyskusję z udziałem uczestników w taką metodą stolikową. Uczestnicy, a więc przedstawiciele sektora zarówno kultury, jak i edukacji, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutowali przede wszystkim o tym, jak w cudzysłowie kultura postrzega oświatę, oświata kulturę, jakie są bariery we współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami, a przede wszystkim jak przełamywać te bariery i jak tą współpracę rozwijać. Dzisiejszym spotkaniem w Legnicy kończymy proces informacyjny i rozpoczynamy proces rekrutacji do projektu Bardzo Młodej Kultury. Proces rekrutacji rozpoczynamy od 6 kwietnia i potrwa on do 12 kwietnia. W tym czasie każdy z uczestników, czy każdy z zespołów, który będzie chciał wziąć udział w procesie regrantingowym, musi złożyć swój wniosek. Dostępny on jest na stronie Bardzo Młodej Kultury, w którym zostanie przedstawiony pomysł na realizację projektu.